Początki niepodległej w Gdyni. Po pierwszym rozbiorze wieś Gdynia znalazła się pod zaborem pruskim. Pierwsza wojna światowa i jej finał zmienił sytuację polityczną w całej Europie. Ujście znalazły dążenia niepodległościowe Polaków. W przededniu odzyskania niepodległości oraz w jej pierwszych latach dochodzi do zwiększenia zainteresowań dostępem do Bałtyku. Od zarania dziejów dostęp do morza pozwalał na rozwój krajów, głównie przez rozwój handlu i korzystanie z zasobów morskich. Chociaż granice państwa polskiego nie były jeszcze wytyczone, marzono o dostępie do morza. W rocznicę bitwy pod Oliwą 28 listopada 1918 roku naczelnik Józef Piłsudski podpisał dekret, którym rozkazuje utworzyć marynarkę polską. Jej naczelnym organem była sekcja marynarki podporządkowana Ministerstwu Spraw Wojskowych. Jej szefem mianowano Bogumiła Nowotnego. Wydarzenie to miało miejsce 17 dni po ogłoszeniu niepodległości. Na uwagę zasługuje fakt, że w momencie utworzenia marynarki wojennej nasz kraj nie miał jeszcze dostępu do morza. Wspomniany dokument był zapowiedzią, że Polska będzie się o to dopominać. Jest ponadto oświadczeniem, że stawiamy czoło trudom budowy militarnej i gospodarczej obecności na wybrzeżu. Początki marynarki polskiej. Na terenie Pomorza granice zostały ukształtowane dopiero w wyniku Traktatu Wersalskiego. Ale w pierwszych miesiącach niepodległości nie czekano bezczynnie na decyzję Traktatu Wersalskiego w tym zakresie. W Modlinie zaczęto organizować pierwsze jednostki marynarki wojennej. Pilną sprawą stało się uzyskanie należnej Polsce części floty wojennej państw zaborczych. Rada Ambasadorów przyznała Polsce 6 torpedowców niemieckich. Wojna polsko-radziecka 1920 roku opóźniła dalszy rozwój marynarki wojennej. W 1922 roku została wprowadzona pokojowa organizacja marynarki wojennej. Zwierzchnikiem kierownictwa został Kazimierz Porębski. Nie mając możliwości budowy własnych okrętów, zadecydował o zakupie nowych jednostek u zagranicznych armatorów. W listopadzie 1920 roku zakupione jednostki stworzyły pierwsze polskie zespoły taktyczne. Konferencja pokojowa w Paryżu. W styczniu 1919 roku została wyłoniona jednolita delegacja polska na konferencję pokojową. 29 stycznia 1919 roku polska delegacja po raz pierwszy przedstawiła swoje propozycje dotyczące granic i program terytorialny. Antoni Abraham, żarliwy obrońca polskości Pomorza, delegat na konferencję pokojową w Paryżu. Król Kaszubów. Całe życie poświęcił walce o polskość swojej ziemi. Odrodzenie państwa było wyznaniem jego wiary życiowej, ideą nadrzędną, dla której zrezygnował z ustabilizowanego życia rodzinnego. Znosił cierpienia, upokorzenia, a także biedę. Na konferencję pokojową w Wersalu w celu ustalenia powojennych granic wydelegowano przedstawicieli Pomorza, wśród których nie mogło oczywiście zabraknąć Antoniego Abrahama, działacza ludowego słynącego na Pomorzu, nie tylko ze swego wielkiego wzrostu i siły. Aby udowodnić polskości Pomorza i więzi łączące Gdańsk z Polską, delegaci przedstawili 4 roczniki polskiego czasopisma Gryf oraz egzemplarz książki adresowej Gdańska, w którym redaktor podkreślił przeszło 9250 nazwisk z końcówkami ski, ki, icz, obywateli, w których płynie choć cząstka krwi polskiej. Jan Radke, pierwszy wójt Gdyni. Kiedy 20-30 listopada 1918 roku Jan Radke został pierwszym komisarycznym wójtem i sołtysem Gdyni, natychmiast wprowadził do urzędu język polski i wywiesił polską flagę. Był rzecznikiem wykorzystania turystycznego miejscowości, a po odzyskaniu przez Polskę dostępu do morza, budowy portu konkurencyjnego dla Gdańska. Dnia 13 lipca 1918 roku generał Józef Haller dotarł przez Karelię i Murmańsk do Francji. Od 17 lipca członek Komitetu Narodowego Polskiego. Dnia 4 października 1918 roku Komitet Narodowy Polski powierzył mu formalne dowództwo nad formującą się Armią Polską. Na mocy układu z 28 września
1918 roku Błękitna Armia została uznana przez państwa Ententy za samodzielną, sojuszniczą i jedyną współwalczącą armię polską. Do czerwca 1919 roku wraz z całym sprzętem armia została przetransportowana do Polski, w większości tranzytem kolejowym przez Niemcy, a także drogą morską przez Gdańsk. W październiku 1919 roku Hallerowi powierzono dowództwo frontu pomorskiego, utworzonego w celu pokojowego i planowanego zajęcia Pomorza, przyznanego Polsce na mocy ustaleń Traktatu Wersalskiego. Poszczególne miejscowości przejmowano od wycofujących się wojsk niemieckich, aż do 11 lutego 1920 roku, kiedy to ostatni żołnierze opuścili Gdańsk. Szlak bojowy zakończono na Pomorzu za ślubinami z Bałtykiem w Pucku oraz w Gdyni. W myśl rozkazu szwoleżerowie wyruszyli około 8 lutego 1920 roku w kierunku wioski Gdynia, by na wysokości Chyloni wejść konno w wody zatoki. Według jednej z relacji 1 szwadronu 2 pułku szwoleżerów rokitniańskich jako pierwszy oddział Wojska Polskiego symbolicznie przejął morze w polskie posiadanie. Do zebranych spontanicznie nad morskim brzegiem okolicznych mieszkańców przemówił m.in. porucznik Zdzisław Rozwadowski. Złożył jednocześnie uroczystą przysięgę wierności polskiemu morzu. Najprawdopodobniej na tej uroczystości był obecny Witold Kukowski, właściciel dworu w Kolibkach, gdyż po zakończeniu oficjalnej części tych nieoficjalnych zaślubin z morzem Gdyni w jego dworku zostało zorganizowane przyjęcie dla oficerskiej kadry szwadronu. Obejrzyjmy krótki wywiad przeprowadzony przez nas z panem Sławomirem Kitowskim, autorem wielu książek o Gdyni, prezesem Towarzystwa Przyjaciół Orłowa. Zapytaliśmy go o początki niepodległości w Gdyni oraz związki Stefana Żeromskiego z tym miejscem. Gdynia jest miastem z morza i marzeń. Tak ją nazywamy, tak książka, która przez 20 lat uczyła historii Gdyni i uczy nadal, ma taki tytuł. Dlaczego z marzeń? Ponieważ przez lata zaborów, niewoli marzyliśmy o dostępie do morza. I dlatego w tym tytule jest również miasto z morza i marzeń. Niepodległość z Gdynią wiąże się bardzo ściśle, ponieważ w 1919 roku w Traktacie Wersalskim zapadła decyzja, że Polska otrzymuje dostęp do morza. Zanim to osiągnęliśmy, minął kolejny rok. I dopiero 10 lutego 1920 roku nastąpiły zaślubiny z morzem w Pucku i również zaślubiny z morzem w Gdyni. I od tego momentu potoczyła się błyskawiczna, legendarna kariera miasta. Miasta, ale tak naprawdę na początku portu. I port był tą siłą napędową dla Gdyni i w 1926 roku awansowała do miasta. No i późniejsze losy Gdyni znane wszystkim, stała się morską stolicą II Rzeczypospolitej. Po odzyskaniu niepodległości i odzyskaniu dostępu do morza w maju 1920 roku Tadeusz Wenda, inżynier, polski inżynier, projektant budowy portu w Gdyni i również innych portów, znalazł odpowiednie miejsce nad Bożą Zatoczką w Gdyni pod budowę portu. I to jest dokładnie w tym samym miejscu, w którym dzisiaj port się znajduje. Ale w tym samym czasie, kilka kilometrów bardziej na południe, w Orłowie, zamieszkał Stefan Żeromski. Spotykał się tutaj Stefan Żeromski z miejscową ludnością, z miejscowymi działaczami. Poznawał język, poznawał historię regionu. To była jego metoda pisarska, twórcza. Zresztą to jest metoda dla każdego, który chce cokolwiek napisać, musi poznać miejsce, nazwijmy to, od podszewki. I tak robił Stefan Żeromski. Niestety musiał wyjechać wcześniej, ponieważ
historia pędziła wielkimi krokami do przodu i trwała wojna polska, polsko-bolszewicka. I tuż przed jej szczęśliwym finałem, a w dramatycznych chwilach, Żeromski wyjechał z Orłowa do Wyszkowa i już go pochłonęło, pochłonęło go koło historii. Został tam korespondentem wojennym. Do Orłowa już nie wrócił. Został po nim ślad w postaci tego obiektu wpisanego do rejestru zabytków i Izba Pamięci, którą tutaj Towarzystwo Przyjaciół Orłowa prowadzi. Gdzie Polska wymarzyła sobie budowę swojego Nowego Jorku. Taki był tytuł artykułu w National Geographic Magazine z roku 1920. Podpis pod zdjęciem brzmiał: na wilgotnym piasku połówki starych łodzi rybackich ustawionych na sztort służą jako pomieszczenie przyrządów rybackich. Wieśniaczka, uginając się pod ciężarem drewna wyrzuconego przez morze, mozolnie posuwa się piaszczystą drogą w kierunku wsi. Sieci rybackie, w większości rozwieszone na tkwiących w piasku żerdziach, wyglądają jak gaza. Niektórym sieciom na wysokich żerdziach z poprzeczkami napór kąśliwie zimnego wiatru nadaje kołyszące ruchy. Wszystko to musi ustąpić pochodowi postępu, gdy Gdynia stanie się wielkim portem. 1920 roku Tadeusz Wenda wskazuje Gdynię jako miejsce budowy portu. W chwili wytyczania granic Polska nie posiadała własnego portu handlowego. Port handlowy istniał tylko w wolnym mieście Gdańsku. Wstępnie sugerowano kilka lokalizacji. Wenda rozstrzygnął dylematy. Potraktowawszy zadanie sumiennie, mógł ex post wyznać: piszący te słowa, któremu przypadł w udziale wybór miejsca dla portu i wykonanie jego projektu po dokładnym obejrzeniu wybrzeża morskiego, przyszedł do przekonania, że jedynym i najlepszym miejscem do budowy portu jest dolina między tzw. Kępą Oksywską i Kamienną Górą. Ponieważ w tej dolinie leży wioska Gdynia, więc przyszłemu portowi też nadano nazwę Gdynia. Po długich debatach Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął ustawę w sprawie budowy portu morskiego przy Gdyni na Pomorzu. Budowa ruszyła, ale prowadzono ją początkowo dość ospale, ograniczając się do robót ziemnych i wzniesienia tymczasowej przystani dla okrętów marynarki wojennej i schroniska dla rybaków, a wreszcie drewnianego mola przeładunkowego. 10 lutego 1926 roku Rada Ministrów ogłosiła rozporządzenie, zgodnie z którym Gmina Wiejska Gdynia otrzymała z dniem 4 marca 1926 roku status miasta. Gdynia liczyła wówczas 12 tysięcy mieszkańców, a jej powierzchnia wynosiła 14 km2.